oko Johna Keatsa w Rzymie. Całymi godzinami stoi w oknie. Czasem rzuca się na hiszpańskie schody lub do Tybru. Jeśli na schody, rozpryskuje się, a potem wraca nietknięte jak żelowa meduza do ciemnoskórej dłoni ulicznego sprzedawcy. Jeśli do wody, pływa, a potem lata, żeby wysuszyć skrzydła. Omiata mostom łuki Hadriana, niebo kopułą Watykanu, horyzontom karawany pini. Wieczorem zamawia to samo wino w tym samym barze. W końcu wraca do okna i pisze palcem po szybie. Tłum na schodach nie daje zasnąć. Ono nie wie, co się robi dalej, więc zaczyna wszystko od początku. Od źrenicy, od jądra. Chwała niech ci będzie, kwadracie, za twoje na przekór wszystkiemu A kwadrat i 4A, za twoje kolory niepomieszane ze sobą. Byłeś na starych kredensach u naszych babci jeszcze 4 boki temu, kwadracie. Teraz, choć coraz to zwiększa się głowy obwód, takie samo jest pole. Jest to wystawa, już druga, bo przed południem była pierwsza, którą przygotowała Biblioteka Państwowa w Koszycach, która jest też organizacją Ministerstwa Kultury. Ten pomysł był taki, że dzisiaj gra słowacki teatr, po słowacki oczywiście. Gramy sztuku dramatopisarza czeskiego, Goldflama. I wystawa mówi o teatralnym życiu i o bohemie Koszyc przed 100 latami. To znaczy przed pierwszą wojną światową i trochę po pierwszej wojnie światowej oczywiście, która była końcem czegoś i początkiem Nowej Rzeczypospolitej, tędy Czechosłowakii. Oczywiście mówimy o czeskim dramatopisarzu, słowackim teatrze, a jak mówimy o bohemie Koszyc, powinniśmy mówić o życiu węgierskim, które było w Koszycach tędy w tych czasach głównym takim życiem. To znaczy, że Koszyce, tak jak inne miasta przy granicy i przy granicach, były miastami multinacjonalnymi i multijęzykowymi. I do dzisiaj są Koszyce otwartym miastem. Takže tá vlna prejde iba lásky plnými milujúcimi...